Kolejne spotkanie w Elblągu. Myślę, że było na tyle pozytywne, że możemy liczyć na dalszą współpracę w ramach Antypartii, które jest ugrupowaniem nietypowym. Jak zawsze podkreślam, jedyną cechą Antypartii jest, partyjną cechą jest to, że jest zarejestrowana. Natomiast wszystkie inne są, jak sama nazwa wskazuje, antypartyjne. No choćby to, że domagamy się, aby wszyscy kandydaci na posłów, prokuratorów czy sędziów przechodzili badania wariograficzne na prawdomówność, aby składali przyrzeczenie obywatelskie, iż jeżeli oszukają wyborców, będą płacić po 1000 zł każdemu wyborcy. Oczywiście domagamy się likwidacji immunitetu, obniżenia wynagrodzenia posłów do średniej krajowej. Referendum ma być bezprogowe. Dążymy do prawdziwej demokracji typu szwajcarskiego, która zastąpi semidemokrację, która w tej chwili panuje w Polsce. Ordynacja wyborcza uniemożliwia nam kandydowanie obywatelom. Chcemy wprowadzić ordynację większościową i dlatego no, jesteśmy typowym ruchem antysystemowym. Nie dążymy do anarchii, lecz zmiany systemu politycznego. Zapraszamy wszystkich do współpracy, choćby dlatego, że każdy z 41 okręgów ma pełną autonomię i będzie mógł sam ustalać listy wyborcze. Nie jak dotychczas partie narzucają kandydatów, narzucają spadochroniarzy. U nas jest to niemożliwe. Każdy okręg w oddolnych prawyborach wybierze, ustali listę, kolejność, a więc jest to ewenement na polskiej scenie politycznej.